Zagrali dla Krzysia. Na stadionie przy ulicy Gajowej zorganizowany został festyn charytatywny, którego celem była zbiórka pieniędzy na leczenie Krzysia Antczaka z Szęborowa. Chłopiec cierpi na ostrą białaczkę i wymaga kosztownego leczenia. Od jakiegoś czasu w naszym regionie organizowane są dla niego różnego rodzaju akcje pomocy. Z podobną inicjatywą wyszli słupeccy pasjonaci. Pomysł urodził się bardzo niedawno, bo 1,5 tygodnia temu. A forma właśnie takiego festynu wydaje nam się, że to jest taka najprostsza i najszybsza, bo wiadomo, sport to zdrowie. Działamy tutaj na terenie powiatu jako stowarzyszenie prosportowe, więc zainteresowanie jest dość duże. No i oczywiście co? Najważniejsze dzieciaki, tak? Bo to dla nich tak naprawdę jest tutaj zorganizowana ta impreza. No i oczywiście dla Krzysia, tak? W przerwie piłkarskiego meczu zorganizowano licytację różnego rodzaju gadżetów. Była też loteria fantowa, dmuchańce, trampoliny, słodki bufet czy malowanie twarzy. Jak się okazuje, chętnych do pomocy nie trzeba było namawiać. Nie było większych problemów z ludźmi, których poprosimy o włączenie się do tej akcji. Oczywiście pierwszą ekipą to była KKP Słupczanka. Wyszła właśnie propozycja zorganizowania takiego meczu, który mamy nadzieję, że przyciągnie troszeczkę widowni, a za czym idzie ludzi, którzy miejmy nadzieję swoje otwarte serce tutaj nam okażą i wesprą właśnie całą tą imprezę po to, by właśnie Krzyś mógł stanąć na nogi. W organizacji imprezy pomogli m.in. Słupecki Urząd Miasta, MOSiR Słupca oraz Yo and Go Events.